Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmiku. Dzisiaj outfit w dalszym ciągu pojedynczy. I zaczniemy od makijażu standardowo. Jeśli chodzi o mój makijaż dzisiejszy, bardzo delikatny, tak naprawdę pierwsze skrzypce gra tutaj kreska. Oczywiście kontur, ale jest to wszystko w takiej mniejszej ilości niż zwykle. Postawiłam dzisiaj na kreskę, na jasne usta. Na ustach mam dwa produkty. Jest to szminka z NYX w numerze 174 Nude, taka jasna, i nakładałam ją błyszczykiem z firmy Belle i to jest Fashion Color w numerze 402, taki brudny róż. Bardzo ładny odcień, to jest moje drugie czy nawet trzecie opakowanie, naprawdę bardzo Wam serdecznie polecam. To tyle jeśli chodzi o makijaż. Jeśli chodzi o fryzurę, to coś takiego. Tutaj mam, to jest opaska z Essence, ona była w jakiejś tam limitowance. Włosy miałam na całą noc w takich małych warkoczach. Tak naprawdę Francuzy miałam na całej głowie i one fajnie się tak zakręciły. Wszystko to tutaj spięłam po prostu tak spineczkami, tymi żabkami i coś takiego mi wyszło. Takie wiecie, troszeczkę artystycznie, nieładnie. Gdzieś przeczytałam ostatnio w gazecie, że bardzo wchodzi w modę takie wiecie, uczesanie prosto z łóżka. Także wiecie, coś poczepane, coś odstające, coś pognięcione. Także zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ja mam właśnie coś, jakiś taki artystyczny nieład, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Następnie biżuteria. Z biżuterii mam bransoletkę, która pochodzi gdzieś tam z Allegro, zamówiłam ją za jakieś grosze, takie wiecie, szpony. Do tego mam co? Pierścionek ze sklepu A&M. Na paznokciach mam biały kolor z Manhattanu i na to pękacz z Oriflame. Moje ulubione pęknięcie. Uwielbiam jak tak lakier w ten sposób pęka. Miałam lakiery z Vibo i z Essence. Essence pękały po prostu przeobrzydliwie. Nienawidziłam tego efektu. Ten jest podobny właśnie do tego z Vibo i ubóstwiam ten efekt pękania. No i kochani, to tyle jeśli chodzi o zbliżenie. Teraz zapraszam Was na cały strój. No i dobra pani, tak się wszystko prezentuje w całości. Oczywiście Franki tutaj też na pierwszym planie musi sobie poleżeć razem ze mną. Znaczy ona, że ja stoję. I tak, jeśli chodzi o cały ubiór, to tutaj na górze mam właśnie koszulę, która stanowi taką elegancję w tym stroju. Jest to koszula, którą kupiłam na stronie, nie wiem, Jesteś Modna czy coś takiego. Gdzieś tam Karolina pokazywała jakąś sukienkę. Karolina ze stylizacji jest właśnie z tej strony. I ja sobie weszłam i ta koszula mi się rzuciła w oczy. Kosztowała mnie 79,99. Nie przepadam za nią, jakoś nie urzekła mojego serca. Jest takiego śliskiego materiału, który się bardzo często ma tendencję do elektryzowania. Zresztą tutaj jest troszeczkę taka szersza. Wolałabym, żeby była bardziej taka, może nie opięta, ale mniejsza tutaj pod szyją. No ale okej, czasami ją tam od święta zakładam. Mam ją włożoną, jak widzicie, w te spodnie i tak to wygląda. Jeśli chodzi o spodnie, są to spodnie z New Yorkera, które kupiłam, tak, New Yorkera, tak, za 9,95. Uwielbiam je, one dodatkowo jeszcze tutaj dodają mi troszeczkę kilogramów, jestem taka szersza, co naprawdę jest dla mnie super sprawą. I do tego mam buty, te, które znacie, już ja je ubieram do znudzenia, czyli CCC. Nie wiem, jak u Was, u mnie pogoda jest śliczna, więc myślę, że takie kozakowe rzeczy już schowamy niedługo do piwnicy czy do szaf i wyciągniemy coś bardziej letniego, wiosennego, także zobaczymy. I tak kochani, wszystko się prezentuje razem. Właśnie w ten sposób. Tak troszeczkę elegancko, ale prosto, takie bardziej stonowane kolorki, ale mimo wszystko wydaje mi się, że strój jest taki, może nie tyle co rzucający się w oczy, ale taki inny niż zwykle ja noszę. No i co kochani, to by było na tyle. Oczywiście jeszcze standardowo teraz w tej porze roku, gdzie słoneczko mocno świeci, oksy, które wyciągnęłam sobie z szafy babci Tereski. Jak widzicie, tutaj naprawdę moda z wcześniejszych lat bardzo, bardzo, ale to bardzo wraca. Babcia kiedyś nosiła takie okularki, teraz wnuczka odziedziczyła. Wydaje mi się, że są naprawdę efektowne i jeszcze takiego dodają takiego pazurka troszeczkę temu strojowi, także znowu tutaj mieszanie stylów, czyli coś bardzo prostego, coś eleganckiego i coś takiego bardziej szalonego, bardziej z takim pazurem. No i dobra, kochani, ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że strój Wam się podobał. No i co? I trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym buziaki. Pa, pa.